Dzień dobry i witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, mamy 60. polskiego arcymistrza w Polsce. Jan Małek, 17-latek, niesamowity talent, wielki turniej rozegrał na Ekstralidze, grając z zawodnikami 2650+, pokonał m.in. Radosława Wojtaszka, niesamowity gracz, kawał szachisty. No i przedstawię dzisiaj dwie partie. Pierwsza z nich to będzie z Piotrem Sabukiem, bardzo dynamiczna partia w gambicie hetmańskim, a druga partia, mała niespodzianka i to za moment. Zapraszam serdecznie. Skoczek F3 zagrał Jan Małek. No nie od parady, słuchajcie, same Janki mają arcymistrzów. Jan Krzysztof Duda, Jan Klimkowski, Jan Małek. Niesamowite rzeczy się dzieją. D5 ze strony czarnych, D4, skoczek na F6, C4, tutaj ruch E6, skoczek na C3, goniec B4 i hetman daje szacha na E4, białe zdobywają figurę. No nie, no oczywiście żarcik, to jest normalny wariant, tutaj nie zdobywamy figury, bo jest po prostu skoczek na C6, bronimy. Wariant bardzo normalny, wariant Ragozina, posunięcie E3 standardowo, ruch roszada i hetman wraca na C2. Tutaj myk polega na tym, że skoczek stoi na C6 niezbyt dobrze, czarne próbują na pewno w przyszłości grać E5, wariant myślę, że jest grywany często, sam również grywałem. Wieża E8, goniec na D2 od razu z zasłoną, Janek lubi grać takie pozycje, zauważyłem właśnie w gambicie hetmańskim. Dosyć pozycyjnie, mocno. Goniec wrócił na F8 i posunięcie A3, tak żeby tu skoczek nas już po prostu nie męczył. Posunięcie H6 ze strony Piotra Sabuka, mistrza międzynarodowego. No i tutaj zawodnik grający białymi zagrywa skoczek E5 i od razu próbuje przejąć inicjatywę. Myślę, że to jest posunięcie ciekawe. Zwróćcie uwagę, nastąpiła wymiana. Skoczek zagrał na D7 z próbą ataku i prosty ruch F4. No właśnie. Jak tutaj grać dalej, to czarnymi mi się białymi pozycja bardzo podoba. Ja myślę, że właśnie ruch C6 nastąpił i tutaj czarne będą na pewno próbowały grać przez ruch F6. Jak sobie poradził z tym Jan Małek? No zobaczcie, że ruch F6 będzie bardzo niebezpieczny, bo po wybiciu skoczek wybija i tutaj będą opcje, albo hetman wybija i będą opcje przez E5, więc czarne mogą się tu świetnie rozegrać. No i jak sobie poradził tutaj Janek? H4. Mocno. Miał to na pewno przygotowane, jestem przekonany. Posunięcie F6 i zobaczcie, co się teraz dzieje. Nie nastąpiło w ogóle bicie, tylko ruch G4. Bardzo ciekawe podejście, mocne, atakujące na skrzydle króla. Pionek wziął na E5 i białe grają G5. No właśnie, jak już mówi się A, to trzeba powiedzieć B. No i tutaj ruch E4. Można powiedzieć, że czarne mają pionka więcej, oczywiście tak to wygląda teraz. Tyle, że białe mają tutaj niezłą przewagę i dużą inicjatywę. Długa roszada, istnieją już poświęcenia czasami na E4 z tym rentgenem. Posunięcie H5, goniec E2, tak żeby tutaj pilnować tego pionka, znaczy bardziej go zaatakować. No i ruch na G6 nastąpił. W tej sytuacji Jan Małek musi podjąć jakąś konkretną decyzję. No bo słuchajcie, tutaj czarne jak przestawią figury, jakimś cudem skoczka wstawią na F5, choć to będzie niezwykle trudne, może niemożliwe, ale też E5 będzie możliwe, to czarne będą stały tutaj dobrze. Co grają białe? Tutaj jest duża przewaga już białych. Skoczek bije na E4. Fantastyczne poświęcenie figury, bardzo intuicyjne i hetman zbija. Zwróćcie proszę uwagę, że nie ma jak obronić tego punktu G6. Goniec idzie za chwilę za hetmanem i hetman tam bije pionka, jak król będzie chciał go oczywiście bronić. Nastąpił ruch od razu goniec na G6 i konsumpcja pionka. Myślę, że każdy z nas w tej pozycji białymi by się bardzo cieszył. Skoczek na F8 i hetman wrócił na C2. Tutaj można spokojnie wrócić, są ruchy z odsłony, ale też grozi wzięcie pionka. Co grają czarne? Goniec D7. No ruch jak ruch, no widać, że tutaj za wiele czarne nie mają do powiedzenia. Goniec skonsumował kolejnego pionka i hetman E7. Odchodzenie wieżą nie ma już żadnego sensu tak naprawdę, zawsze te wieże złapiemy, poza tym tutaj te pionki decydują, więc oddanie jakości w tym wypadku przez czarne jest całkiem ok, choć już tak pozycja jest bardzo ciężka, zobaczcie po kilkunastu ruchach. Hetman zagrał, goniec zbił i H5. Proste ruchy, zobaczcie, H6 grozi, tutaj mamy wieżę białymi za dwie figury, pchające się pionki do króla. Przewaga jest tutaj oczywista białymi. Ruch b5, próba jakiejś kontry, no ale białe grają po prostu e4. Bicie nastąpiło i hetman oczywiście odbił. Wieża b8 z próbą ataku na b2, więc ruch e5. Widzimy już sens tego pionka. Zapchał tutaj centrum, ten goniec już nie ma nic do powiedzenia. No to jest, można powiedzieć, samograj, ale najtrudniejsze jest właśnie to, żeby wygrać wygraną pozycję. Skoczek na d7, goniec na e3, tak żeby trzymać tutaj te linie, te pola, przepraszam, i w tym momencie goniec zagrał na f8. Wieża d6 z blokadą i hetman zagrywa na h7. No ruch tutaj już słabiutki, nastąpiło po prostu g6. Zobaczcie, że nastąpiło bicie. Tutaj odbić nie można, bo wieża wisi, ale jest bicie hetmanem wtrącone. Goniec na f7 i konsumpcja skoczka. Hetman e4. Próbuje tu jeszcze czarny jakoś ratować sytuację, tyle że jest ruch wieża g1, król h8 i goniec d4. Bardzo solidny i ważny ruch. Tutaj grozi ruch e6 z niezłym atakiem. Poza tym jeden ruch, czyli takie bicie na f4, no kompletnie nic nie daje, tym królem zawsze uciekniemy. W każdym razie tutaj czarne zagrały gońcem, no i po ruchu wieża f6, gdzie jest obrona, bicie tutaj już nic nie daje. Zobaczcie, jakie będzie na przykład bicie, to jest bicie na f8 i dajemy mata hetmanem na g7. Po wieża f6 czarne się poddały. Partia bardzo szybka, łatwa, myślę, i przyjemna. Widać tutaj bardzo dobrze przygotowanie Jana i też no, siła gry ogromna oczywiście. Moi drodzy, niespodzianka w drugiej części filmu, czyli moja partia z Janem Małkiem, ale z 2001 roku, więc tutaj jeszcze Janek był no, o niebo słabszym szachistą. Partia pochodzi z Mistrzostw Europy w szachach szybkich z Katowic, no i ja grałem kolorem białym. Chciałem przedstawić tutaj tę partię, bo może mi się już więcej nie uda. Posunięcie d4, d5, c4, czyli przyjęty gambit hetmański nastąpił, skoczek na f3, skoczek f6. Janek w tym momencie, jak z nim rozgrywałem tę partię, miał ranking powyżej, nieco powyżej 2000 elo, więc też już solidny, ale jeszcze w moim zasięgu. Także po skoczek c3 nastąpił ruch a6 z planem b5. No i ja tutaj oczywiście mogłem zagrać a4, ale bardzo lubię komplikować też sytuację, więc gram e4 do centrum, po b5 od razu e5, skoczek na d5 i ruch a4 od razu z atakiem pionka. Tutaj goniec zagrał na b7. Często się oczywiście bije tego skoczka, gra się tam e6, ale po goniec b7. Bardzo podobała mi się tutaj idea białymi i ją zastosowałem od razu, ale to też wynika na pewno z analiz partii klasycznych, ale też z jakichś tam strategicznych, no nie ukrywam, umiejętności, które jeszcze tutaj jako tako posiadałem i myślę, że dalej tak jest. Posunięcie e6. Poświęcenie pionka to jest dobry ruch, dlatego że czy po zbiciu, czy po przepchaniu, nastąpiło przepchanie, ale po zbiciu byłoby tak samo ciężko czarnymi. Tutaj bym próbował skoczkiem się dobierać do pionka, wskakiwać hetmanem, no i ten goniec f8 nie miałby za bardzo nic do powiedzenia, nadal nie ma. Ruch f6 i skoczek e4. No to tak zauważyłem właśnie, że po tym ruchu wskakuje sobie na c5, widzimy, że skoczek na d7 nie może zagrać, więc dlaczego by w ten sposób nie zagrać? Janek natomiast zagrał sprytnie, skoczek na e3, co też nie jest już najlepszym wyborem, ciężko już o dobry wybór czarnymi. Bicie nastąpiło, no i w tym momencie powymienialiśmy tutaj bardzo dużo, posunięcie b3, goniec d5 i zbiłem na c4. Czarne tu przede wszystkim powinny wybić pionka na e6 gońcem. Ten pionek był bardzo, bardzo niebezpieczny i uciążliwy. Tyle że przeciwnik wybił po prostu na c4 i zagrałem hetmanem. No oczywiście tutaj zagranie hetmanem jest ok, bo nie można się zasłonić na d7, więc po ruchu c6 po prostu zbiłem na c4 i stwierdziłem, upraszczam bardzo pozycję, ale za to, że goniec f8 w ogóle nie gra, no to pozycja białych musi być bardzo dobra. No i taka jest. Nastąpiły wymiany, hetman na a5 z szachem, król e2. Roszada tu jest już kompletnie niepotrzebna, widzimy, że hetman nigdzie tam nie straszy. Hetman zagrał na a6 z próbą wymiany. No i tak, można być trochę tutaj zaskoczonym, ale ta pozycja jest już kompletnie wygrana białymi, tylko pytanie, jak to zrobić. Słuchajcie, tu się liczy przede wszystkim rozwój figur. Wymiana i wieża A1 z atakiem. Tutaj wieża B1 byłoby chyba też dokładniejsze, bo skoczek jest sparaliżowany. Grozi ruch wieża B6, jak skoczek odchodzi, to wieża B8. No ale ten ruch wieża A1 również działa ok. Skoczek C7 z atakiem na pionka. No i tutaj się można powiedzieć robi mały problem, teoretycznie, no bo co zrobić z tym pionkiem, jak go obronić? Jest jedna tylko możliwość. D5. Oczywiście ten ruch został zagrany, nie można tego pionka oddać, bo już się to wszystko posypie. Zwróćcie uwagę, jak to skrzydło hetmańskie zostało wszystko wyczyszczone, można powiedzieć. Nastąpiło bicie i skoczek D4. Po prostu skoczek D4 z obroną. No i tutaj czarne mają kłopoty. Po prostu goniec z wieżą nie grają. G5 nastąpiło i wieża B1. Właśnie tutaj grozi już takie posunięcie. Skoczek zbił. No właśnie, tutaj nie ma żadnego innego lepszego ruchu, słuchajcie. Król jest w pułapce, więc no, skoczek musiał oddać życie za pionka. Jest figura za dwa piony, ale jeszcze to trzeba wykończyć. Król F7, wieża B6 właśnie z obroną, goniec G7, no i teraz ruch G4. Ten ruch mi się bardzo podobał, trzymamy te czarne pionki. H5, H3, bicie, bicie, standardowo i wieża na A8. No i teraz uproszczenie. Skoczek G7, zbicie, to już jest konkret i wieża B7. Ten pionek jest już do wzięcia bez żadnego problemu. Wieża A4, wieża zbiła. Tutaj chodzi o to, że jak król by bronił, to zawsze mam goniec C5 i tego pionka zawsze odbiję. A jak wieża E8, to po prostu będę podchodził królem na maksa i ten pionek będzie po prostu sparaliżowany. Więc czarne postanowiły grać obronę taką aktywną, tyle że jest bicie, król, goniec na C5, no i tutaj widzimy pionek na G4 jest nie do ruszenia. Na szczęście dla białych takie zagranie i wieża z C7 z szachem. Więc król odchodzi, król F3 z obroną, król D8, wieża, król, szach, król, bicie, król i wieża F5. W tym momencie mój przeciwnik się poddał. No cóż, to jest chyba moja jedyna partia z Janem Małkiem, którą kiedyś rozegrałem i miałem przyjemność też wygrać. Myślę, że w ciekawym stylu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A przede wszystkim Jan Małek arcymistrzem i to jest najważniejsza informacja. Jeszcze raz gratulacje Janku. Życzę powodzenia i trzymam kciuki za dalszą karierę. Dzięki za oglądanie i do następnego.